moje życie, nawet nie pasja, więc to jest po prostu dla mnie to mega sposób na mega fajny sposób na spędzenie czasu. Dla mnie to jest po prostu przyjemność wypełnienia takiego testu i mam nadzieję, że później dostanie się do finału. Myślę szczerze, że był trochę łatwiejszy niż w poprzednich latach, także pytania były takie bardziej, dużo było pytań, że tak powiem, bieżących lat, nie tak bardzo odległych, także myślę, że to były takie dosyć łatwe pytania, mówię, mając po prostu porównanie do poprzednich. Jeśli chodzi o obecną, to wiadomo, śledzę, czy tam dużo oglądam, natomiast te daty starsze, bo dla mnie lata 70, 80 to już czasy zamierzchłe, no to już trzeba sobie odświeżyć jakąś Wikipedię, encyklopedię i tak dalej. Czasami rozmowa z dziadkiem też pomoże. Najtrudniejszym pytaniem było pytanie o trenera Arsenalu Londyn, ponieważ no, dla mnie od zawsze, jak pamiętam, trenerem był Arsene Wenger i dlatego nie pamiętałem trenera, to nie był test wyboru, tylko trzeba było uzupełnić imię, nazwisko. Nie, ale łatwo. Nie było jakichś takich. Najtrudniejszy był chyba z ekstraklasy. Sprawdzałam odpowiedzi w internecie i zapisywałam na kartce, żeby się przygotować i też był łatwiejszy test niż w tamtym roku. Była większa ilość pytań i najtrudniejszym pytaniem myślę, że było też pytanie, w którym był trener Arsenalu Londyn. I ostatnie pytanie, jak poradzi sobie Polska na mistrzostwach świata? Każdy, jak uważa? Jak zawsze, i świata. Może wyjdzie z grupy, a później z pani z Francji. Wyjdzie z grupy, później będzie miała mecz z Niemcami i wygra i przegra w 1/8 finału z Francją.